Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj kolejny przykład spotkania z Panem Jezusem, z którego i my możemy się uczyć, w jaki sposób możemy się spotkać z Panem Jezusem. Dzisiaj tematem tego spotkania jest spotkanie dworzanina i jego syna z Panem Jezusem Chrystusem. Jest to opisane w Ewangelii Jana 4 rozdział 46 do 54 wersetu. Przybył więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Galilei do Judei, Ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei, odwrotnie niż przeczytałem, z Judei do Galilei. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci ten syn. Więc tutaj widzimy, że możemy przyjść do Pana Jezusa ze swoją potrzebą, pilną potrzebą, aby się z Nim spotkać. Tą pilną potrzebą jest na pewno kwestia zbawienia Twojej duszy. Czy już jesteś zbawiony, masz życie wieczne i wiesz na pewno, że gdybyś dzisiaj umarł, to poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś, czy raczej poszedłbyś do piekła, na które zasłużyłeś? Gdzie jest Twoje wieczne przeznaczenie? Wynikające z Twoich wyborów, jak myślisz. Więc wstąp, zanim umrze dziecię moje. Galilea była obszarem zamieszkiwanym przez ludzi biednych i poniżanych wśród ludu izraelskiego. Zauważamy, że Jezus Chrystus Pan chętnie przebywał właśnie pośród nich. Nie czynił tego jedynie dlatego, że bogaci go odrzucali, ale też, iż będąc litościwym, współczuł tym, którzy potrzebowali pomocy i nie byli poważani przez społeczeństwo. Według Bożego planu i w doskonałej zależności od Ojca, Pan Jezus Chrystus, Jezus posłusznie udał się na to miejsce, gdzie kiedyś zamienił wodę w wino. Wtedy w Kanie, dokonując tego niesamowitego cudu, objawił wartość i działanie Słowa Bożego. Woda mówi o swojej oczyszczającej sile, natomiast wino jest obrazem radości, którą nam daje, radości, która jest zupełnie niezależna od życiowych okoliczności, w których się znajdujemy. Nagle pojawia się pewien dworzanin. To nie radość, ale raczej strapienie wypełniało jego serce, gdyż jego chory syn był powodem, dla którego wybrał się do Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem od grzechów. I ty też powinieneś się udać do Pana Jezusa Chrystusa, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Jego pragnieniem było, aby Jezus przyszedł i uzdrowił syna tego dworzanina. Pan Jezus Chrystus, Pan, jednak działa odmiennie, sprawdzając najpierw, czy jego intencje były szczere, czy jedynie pragnął wzbudzić wielką sensację w swoim domu. I Pan Jezus zobaczył jednak jego głęboką troskę o swojego śmiertelnie chorego syna oraz wiarę w osobę Pana Jezusa. Następnie Pan Jezus Chrystus, Pan, jeszcze raz sprawdza jego serce, czy potrafi uwierzyć słowo Pana Jezusa Chrystusa, czyli słowo Pana. Jezus Chrystus, Pan, nie idzie do jego domu, ale mówi po prostu: idź, Twój syn żyje. Ojciec zdał egzamin, uwierzył temu słowu i poszedł do domu. Wtedy wyszli mu naprzeciw jego słudzy z dobrymi wieściami: Syn twój żyje. W tym momencie, w którym Syn Boży wypowiedział te słowa,
a dworzanin w nie uwierzył, stan zdrowia chłopca polepszył się. Rodzinne nieszczęście powoduje, że widoczna staje się głęboka wiara tego ojca w osobę i słowa Pana Jezusa Chrystusa. Poza tym, z powodu tej ciężkiej sytuacji, zostaje wzmocniona wiara całej rodziny. Dlatego pod koniec tej historii czytamy: i uwierzył sam i cały dom jego. W tej historii zauważamy, jak Pan Jezus Chrystus, jak Pan ożywia to, co zdawałoby się umierać. Jest to dla nas bardzo pocieszający fakt. Boży ludzie w naszej rodzinie albo we własnym życiu widzimy to, co jest duchowo chore i leży w cudzysłowie w przenośni na łożu śmierci. Modlimy się i pełni lęku wołamy do Pana Jezusa, do Pana: Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Jedno jest pewne, jeśli wierzymy w Jego Słowo, w Słowo Boże, w Słowo Pana, On nas nigdy nie zawiedzie. Więc możemy w każdej chwili ze swoimi potrzebami przyjść do Pana Jezusa Chrystusa. On nigdy nie zawiedzie. Dzisiaj omawialiśmy przykład chorego syna, umierającego syna, dworzanina. I dworzanin przyszedł do Pana Jezusa. A jak jest z Tobą? Też możesz przecież przyjść do Pana Jezusa, aby, podobnie jak dworzanin, uzyskać pomoc. Najważniejsze jest to, czy Twoja dusza jest zbawiona. Jeśli jesteś zbawiony przez Pana Jezusa, bo On Cię uratował, gdyż umarł na krzyżu Golgoty za Twoje grzechy, gdy w 3 godzinach ciemności stał się grzechem za nas, to wtedy Twoje grzechy są raz na zawsze zgładzone w sądzie wykonanym na Jezusie. I wtedy możesz mieć niezachwianą pewność i przyjść do Pana Jezusa na tej podstawie Twojej wiary i być z Nim razem w społeczności. I być z Nim po prostu, tak jak przyjaciele. Ale jeżeli nie przyszedłeś jeszcze do Pana Jezusa, jeśli jeszcze nie jesteś pojednany z Bogiem i taki stan zastanie Cię aż do Twojej śmierci ciała, to wtedy po śmierci postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Staniesz na sądzie Bożym, gdzie Bóg będzie Cię musiał potępić. Już potępiający wyrok na Tobie jest. Jeśli nie będzie wykonane to potępienie na Jezusie w Twoim miejscu, to wtedy, jeśli Pan Jezus nie jest Twoim zastępcą, to Ty sam będziesz musiał to potępienie znosić przez całą wieczność, będąc w jeziorze ognia i siarki na zawsze. Więc przyjdź do Pana Jezusa, bo tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Dziękuję Państwu za uwagę. Następnym razem chciałbym się zająć tematem chorej teściowej Piotra, którego poznaliśmy już jako kamienia. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.